127 osób oszukanych na Blika. Policja zakończyła zbieranie dowodów przeciwko dwóm obywatelom Ukrainy w wieku 19 i 20 lat, którzy w zeszłym roku zostali zatrzymani za oszustwa na Blika. Prokuratura skierowała już do sądu akt oskarżenia. Podejrzani przebywają obecnie w areszcie tymczasowym. Ofiarami złodziei padały osoby w różnym wieku. Nawiązywano kontakt z osobami, które wystawiały różne rzeczy do sprzedaży na platformach sprzedażowych, a później oszukiwano ich i pozyskiwano kody BLIK, dzięki którym uzyskiwano gotówkę. Mężczyznom przedstawiono 127 zarzutów na łączną kwotę ponad 300 tysięcy złotych. Prawie rok trwało zbieranie materiału dowodowego, który pozwolił złożyć do sądu akt oskarżenia.